Cienie! Walczyć! Musimy walczyć! Najpierw trzeba umieścić diadem pod koroną. Walczyć! Musimy... Przyjaciele, jak dobrze was znowu widzieć. Gdzie Gorn? Moja głowa. Ty, kim jesteś? Znam cię. Widziałem twój pomnik wykuty w lodzie, otoczony płomieniami. Razem stworzyliśmy świat. Nie. To był tylko sen. Proroczy sen. A ja widziałem twój posąg w świątyni. Chyba obaj jesteśmy pionkami w grze jakichś potężniejszych sił. Już nie. Przepędziłem bogów i ich demony z tego świata. Xardas powiedział, że twojej duszy nie da się przywrócić na długo. Powiedz, jak możemy ci pomóc? Amulet śniącego. Gdzie on jest? Umieściliśmy to coś w świątyni Innosa. Wielcy magowie wyczuli w nim jakąś złowrogą obecność. O jakim amulecie mówisz? O amulecie śniącego. Przed wojną dostałem go od pewnej niewidomej kobiety. Powiedziała, że zostałem wybrany, żeby zanieść go do miejsca przeznaczenia. Niewidoma kobieta? Powinienem był się domyślić. Przez wzgląd na dawne czasy zgodziłem się to zrobić. Ale najpierw chciałem wszystko naprawić. Uwolnić Myrtanę, a później Arganię. Ale nie było na to czasu. Co się stało? Amulet był więzieniem demona. Ale za długo znajdował się daleko od miejsca spoczynku. Z każdym dniem na polu bitwy pieczęć słabła, aż w końcu demon mnie dopadł. Uciekł z więzienia, a teraz żeruje na mojej duszy! Heigenie, przynieś mi amulet! On musi go zanieść w moim imieniu do klasztoru na klifie. Jest wybrańcem. Tak jak ja. Wasza wysokość, w tej chwili nie możemy zanieść amuletu do świątyni. Gdy wielkim magom nie udało się zniszczyć amuletu, zamknęli go za magiczną barierą. No to teraz muszą tę barierę usunąć. W czym problem? Oni nie żyją. Drurhang chełpił się, że świątynia jest teraz w rękach kultystów Beliara. Wierzą, że demonica Zisha służy ich mrocznemu bogu. Jeśli Zisha wysyła swe sługi do świątyni Innosa, pewnie szuka amuletu. Spróbują przebić się przez barierę. Teoretycznie byłoby to możliwe. Sądzę, że gdybym połączył siły z Merdarionem i Ningalem, też by się nam to udało. A gdzie są Merdarion i Ningal? Merdarion dotarł już do dzielnicy świątynnej. Ningal miał do niego dołączyć po zabezpieczeniu dzielnicy Biedoty. Najlepiej pomów z Daranisem. Mieli się z nim naradzić. Ningal się przechwala, a to ja zaprowadziłem tam porządek. To wiele wyjaśnia. Ruszajmy, Miltenie. Muszę przygotować niezbędne składniki i pomówić z królem. Idź przodem, dogonię cię. Daranis pewnie jest u Diega. A może już poszedł do kanałów w dzielnicy świątynnej. Chciał je zbadać. Zanim mnie wypędzono z dworu, stworzyłem krąg teleportacyjny łączący fortecę z domem Diega. Użyj go. Zaoszczędzisz czas. Szlachcic z odległej wyspy? Raczysz żartować. Chwila. Przepędziłeś bogów? Mówimy o Innosie, Adanosie i Beliarze? Tak. Zrobiłem to wspólnie z magiem Xardasem. Odeszli. Nareszcie jesteśmy wolni. Świątynie ciągle istnieją. Ludzie się modlą. Lud potrzebuje bogów. Gdyby bogowie nie istnieli,
Ludzie by ich wymyślili. Skoro przepędziłeś bogów i demony, co z demonem, który na tobie żeruje? Wiem. To bardzo niepokojąca kwestia. Może... Może na tym świecie są rzeczy, o których się nam nie śniło. Znasz Xardasa? Ty też tańczysz, jak ci zagra? Jest dobrym doradcą. Ale pamiętaj, że jedynym przyjacielem Xardasa jest sam Xardas. Więc nie powinienem mu ufać? Na swój sposób jest uczciwy, ale pomaga innym tylko, jeśli sam może na tym skorzystać. Po co mam zanieść amulet do klasztoru? Wie to tylko niewidoma kobieta. Podejrzewam, że klasztor skrywa jakąś tajemnicę. Cienie! Wracają! Czuję je! Za każdym razem przechodzisz moje oczekiwania. Odzyskałem starego przyjaciela. To nie potrwa długo. Ciesz się tym, póki możesz. Gdzie Gorn? Posłałem kogoś do zachodniej bramy, ale tam już go nie ma. Kupcy mówią, że nagle pobiegł z toporem w ręku przez most w dzielnicy portowej.